Konsekwencja. To słowo idealnie opisuje bohatera dzisiejszego filmu. Można sobie zadać pytanie, jak to? Czy serio bez obsesji, ryzyka, agresywnych działań i innych, co by nie było destruktywnych czynności i cech, da się i tak serio osiągnąć coś więcej? I odpowiedź brzmi tak. Nie trzeba sobie dorabiać żadnych filozofii lub wkręcać jakichś niestworzonych rzeczy, żeby się zmotywować do działania. Wystarczy podejście, które każe ci konsekwentnie ciężko pracować. Dzień w dzień. I jeśli to zrobisz, to będąc nawet zwykłym chłopakiem z prowincji, możesz stać się najsilniejszym człowiekiem na świecie. 7 luty 1977, Biała Rawska. Mariusz Pudzianowski jest synem sztangisty, Wojciecha Pudzianowskiego, który zabierał go na salę od najmłodszych lat, wpajając synowi, co to znaczy ciężka praca. Gdy ten pomagał mu i obserwował go na jego treningach, szybko samemu zaczynając ćwiczyć siłowo już w podstawówce, trenując w międzyczasie również karate kyokushin, rugby oraz boks. No i były drabinki, jakiś materac sobie leżał, siedzę sobie na tym materacu w rogu z bratem, a ojciec podrzuca te sztangi, nie wiem ile, bo nie pamiętam, ile on tam miał, ale wiem, że te krążki 100 kilo mógł mieć, dwie dwudziestki gumowe, jak to w ciężarach. I ja sobie gdzieś tam na tym materacu w rogu siedzę i ojcu podciągam te, nie wiem, czy to były piętnastki, dwudziestki, jako mały brzdąc, i podciągam pod tą sztangę, bo podnieść tego nie mogłem, i podsuwam mu pod tą sztangę, żeby on sobie nasunął te talerze. Do dnia dzisiejszego to pamiętam. Nie wiem, ile mogłem mieć, 4 lata, 5 lat. To w głowie mam do dnia dzisiejszego. Sąsiad tam był, jakiś sadownik i jabłka ojciec w wiaderku sobie przynosił, że podczas treningu to lata 80. to mogły być, no nie więcej, 82 rok mógł to być. Pierwszy, jeszcze to lata takiej komuny grubej. To mam w głowie do dnia dzisiejszego. No i potem jako taki może pierwszo-drugoklasista szkoły podstawowej, ojciec widział, że się tym trochę interesuje, to tak tą ławkę później w domu miał, ustawił mi stojaki i gryfem machałem, bo więcej nie szło założyć. No na tamte czasy, na młodego brzdąca 8-latka, no gryf i jeszcze 2,5 talerzyki, to już było wow, szczyt marzenia. Jak ojciec założył dwie dwudziestki gumowe, to było wow, co to jest, kiedy ja to podniosę? I mając 15 lat założyłem 140 kilo, tato, chodź się sprawdzimy. To ojciec mój, dobra, zostaw innym razem. Dyscypliny siłowe okazały się jego największym konikiem, gdyż mając zaledwie 16 lat wystartował w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dyscyplinie, w której zdobył aż 4 Mistrzostwa Polski, aż w 99 nie został zaproszony na zawody Strongman, które miały odbyć się 1 maja w Płocku, gdzie jakżeby inaczej oczywiście zajął pierwsze miejsce, dzięki czemu dostał się na drużynowe Mistrzostwa Świata. I wraz z Jarosławem Dymkiem wywalczyli sobie trzecie miejsce, zdobywając dla Polski pierwszy medal w tym sporcie. Przy tym no wtedy, jak i do końca swojej kariery, totalnie odstając sylwetkowo od reszty konkurencji, będąc w formie praktycznie kulturystycznej, co jest do teraz fenomenem w świecie sportu. Jak udało mu się tak właściwie utrzymać tą sylwetkę mimo takich wyników siłowych? Później po pewnym czasie, mając już 15 lat, założyłem 160 kg na tą sztangę i mówię, tato, chodź się sprawdzimy. No to była 8 klasa, 1 klasa szkoły średniej, koniec 8 klasy, początek 1 klasy w szkole średniej. No i mówię, tato, chodź się sprawdzimy. No to ojciec mówi, nie, ja już z tobą, nie. I ostatni raz ze mną pojechał wtedy na Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżącej, chyba zaliczyłem, mając chyba 16 lat, albo no, coś z małym haczykiem, 160 kg na ławce, 18 lat już potem 200, no i później już dalej poleciał. No dobra, ale... I w województwie skierniewickim ja byłem jednym z najsilniejszych tych chłopaków, bo wiedzieli, bo jeździłem na wyciskanie sztangi leżąc. I wiedzieli, że jest taki jeden Pudzianowski w Białej Rawskiej, no i można do niego zadzwonić. A Browary Warka organizowały takie festyny na zasadzie Strongmana. No i pytam się, a co to jest, kiedy do mnie zadzwoni, czy bym nie chciał wystartować w takich zawodach Strongman? Zapytam się, a co to jest? Mówi, nie oglądają się Eurosportu? Ja mówię, na tamte czasy, no nie, no bo już na całą ulicę, jak była jedna antena satelitarna, to już było się na tamten czas 2,5 gościa. Jeszcze wieszało się na balkonie. Jest, antena satelitarna, widział, wszyscy sąsiedzi widzieli. No i kiedyś gdzieś tak oglądałem to na Eurosporcie, pamiętam tych zawodników, a hola gdzieś to w Arabii Saudyjskiej było, jak podnosili kloce duże na takiej sztandze, kwadratowe klocki były przyczepione, przezroczyste ze złotem.
I tych zawodników pamiętam. Gdzieś takie przebłyski mam Manfreda Heberta. On taki po prostu, on wyglądał jak kulturysta i dźwigał te ciężary. I tak sobie po prostu, no fajnie byłoby kiedyś sobie tak wystartować. No takie, nawet nie pomyślałbym w tamtym okresie, że ja mogę tam wystartować. No i tak ta przygoda zaczęła się w 99, 98. Zaprosili mnie na takie zawody. No pierwszy dzień pojechałem, nie wiedziałem o co chodzi. Na 20 paru zawodników z tego województwa skierniewickiego byłem drugi. Na drugi dzień znowu pojechałem. Pierwszy dzień to wystartowałem w Płocku, w województwie płockim. No to byłem drugi. Na 30 taki paru... odpust. Tak, tak, na taki odpust startowało tam z województwa płockiego, pozbierali tych wszystkich chłopaków. Było nas tam 20 paru, byłem drugi. No to już na takiego mało lata, 21 lat, nie było źle. Drugi dzień w Skierniewicach, no drugi, gdzie już byłem też. No i później zorientowałem się, o co w tym wszystkim chodzi, bo ja łapałem takie beczki po 70 kg, ponosiłem po jednej po schodach, a niektórzy po dwie. Nie wiedziałem, że można nosić, ale jak już potem załapałem, o co w tym chodzi, no to jak już zacząłem wygrywać wtedy od 3 maja, no to od tamtej pory chyba praktycznie na 200 parę startów, tylko raz chyba drugi byłem i potem już cały czas pierwszy. No rzadko kiedy zdarzyło się, żebym był w Polsce drugi. Poniżej drugiego miejsca w Polsce nigdy nie spadłem. Pochodząc z takiej małej miejscowości, tam nie było co robić. Ja zawsze lubiłem coś robić, coś działać, żeby ten czas swój spożytkować jak najlepiej. I do dnia dzisiejszego mój czas jest tak poukładany, żeby to życie wykorzystać, jak najlepiej wyssać z niego wszystko i czerpać pełną piersią. A kiedy ty wpadłeś na pomysł, że strongmeni to jest ten temat? No bo kulturystykę to można wykorzystać w różnych dziedzinach. Będąc młodym chłopakiem, już mając 20 lat, 19-20, startowałem w wyciskaniu sztangi leżąc w województwie skierniewickim, bo na tamte czasy były województwo tam płockie, włocławskie, warszawskie chyba było, na tamte czasy łódzkie. Ja byłem w województwie skierniewickim jednym z silniejszych chłopaków. I na tamte czasy, to był chyba 98 rok, browary Warka robiły takie po prostu festyny objazdowe i szukano takich zawodników, którzy by sprawdzili się w przenoszeniu beczek, rzucanie beczek, wchodzenie, takie noszenie tych beczek. To był tak zwany na tamte te czasy strongman. No i zadzwonili do mnie, czy nie chciałbym się sprawdzić w czymś takim. Ja, co to jest? Mówię, nie oglądałeś Eurosportu? No i oglądałem coś takiego, widziałem jak kiedyś zawodnicy podnosili jakieś takie klocki, kamienie, biegali z kamieniami, no i spróbowałem sobie tego, a że silne chłopisko byłem, no i tak ta przygoda się zaczęła. Pierwsze dwa starty, pamiętam, Płock, 99, 1 maja, 2 maja było to w Skierniewicach, też byłem na 20 paru chłopaków, byłem drugi, 1 maja, 2 maja w Skierniewicach byłem drugi, i 3 maja było to we Włocławku, już byłem pierwszy. I tak do dnia dzisiejszego tak zostało. Na 200 parę startów, które miałem w strongmanie w Polsce, mówimy, 3-4 razy tylko drugi byłem, nigdy trzeci i cały czas pierwszy. No i w roku 2000 już swoją przygodę z tym sportem rozpoczął z przytupem. Zdobywając Mistrzostwo Polski, 2 miejsce w Mistrzostwach Świata dla par, 1 miejsce w Pucharze Świata oraz 4 miejsce w Mistrzostwach Świata Strongman. Były to niezwykłe osiągnięcia jak na tak młody wiek, ale wtedy stało się coś w życiu Pudziana, co mogło znacznie przystopować jego karierę. 19 miesięcy w więzieniu. Tyle Mariusz spędził w areszcie, do którego trafił za pobicie, co tłumaczył chęcią obrony 18-latka. Do aresztu śledczego wsadził mnie miejscowy boss. Jest człowiekiem bardzo bogatym, wpływowym i wyjątkowo brutalnym. Właśnie poszło o tę brutalność, bo nie mogłem patrzeć, jak znęcał się nad 18-letnim chłopcem. Pił go, aż chłopak upadł, potem skopał leżącego i stanął mu butem na twarzy. Ta scena z butem wyprowadziła mnie z równowagi. Można dojść na samiutką górę. Będąc na 10 tysięcy ludzi, nawet tym drugim, możesz powiedzmy nie mieć tego czegoś, ale ciężką pracę można dojść. A ten, który ma to coś i ciężko pracuje, no to jest na samiutkiej górze, ale trzeba to poprzeć pracą. A ten, który nie ma tej predyspozycji do danej dziedziny, ciężką pracą, niech będzie drugi, niech będzie trzeci, ale to i tak już jest sukces. Przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca, konsekwentnie.
A to są lata pracy. To nie jest rok, dwa, trzy, cztery. Pierwsze wyniki przyszły mi dopiero po 12 latach. Zacząłem jako 8-latek, a pierwsze wyniki przyszły, mając 22 lata pierwsze wyniki przyszły, więc 12 lat ciężkiej pracy, codziennej, systematycznej pracy. Będąc młodym chłopakiem, pamiętam, nawet siedziałem po 5-6 godzin na tych salach. Potem troszeczkę mniej, ale te 2-3 godziny zawsze codziennie było do pierwszych wyników. Do pierwszych. Później już to troszeczkę usystematyzowałem, bo już wiedziałem jak, ale te 2 godzinki, 2,5 godziny zawsze było. Do dnia dzisiejszego tak jest. Czyli w sumie ty nie jesteś ryzykantem. Nie jestem ryzykantem. Lubię ryzyko minimalne. Wolę najeść się malutką łyżeczką po malutku. Nie chcę jeść dużą łyżką i chochlą. Okej. Okay. Nie. Nie chcę. Czas spędzony w więzieniu wykorzystał jednak, skupiając się tylko i wyłącznie na treningach, dzięki czemu mógł wystartować w 2002 znowu na Mistrzostwach Świata Strongman. Już w pierwszych 2 konkurencjach, przy rzucaniu opony i ciągnięciu łańcucha, pokazał, że dzięki swoim nadzwyczajnym warunkom fizycznym znacznie przewyższa rywali swoją szybkością i dynamiką. Opony zakończył przerzucać 2 za broniącym tytułu Szwedem Karslenem, ale przy przeciąganiu łańcucha pokazał swoją wyższość nad resztą, wyprzedzając o prawie 8 sekund Zyndrunasa Saviskasa z 2. miejsca. Jeszcze lepiej zaprezentował się w konkurencji 2. Spacerze farmera, podczas którego trzymał 120-kilogramowe kowadła, z którymi praktycznie przebiegł na 2. stronę. Znowu mając przewagę nad Matim Rasanenem, który zajął 2. miejsce o aż 7 sekund. Przez pierwsze 2 kategorie wyglądał, jakby bawił się z dziećmi, nie dając nawet zbliżyć się reszcie do jego wyników. Problemy zaczęły się dopiero w 3. konkurencji. Przysiadach z obciążeniem 275 kg. Pudzianowski był raczej jednym z tych lżejszych i dynamiczniejszych zawodników, przez co miał problemy z konkurencjami już naprawdę typowo siłowymi, takim jak martwy ciąg lub przysiad właśnie. Od początku widać było, że się męczy i finalnie zrobił 4 powtórzenia, co zagwarantowało mu dopiero 6. miejsce w tej konkurencji, kiedy gość z pierwszego zrobił ich aż 14. W niemalże połowie zawodów Pudzian zajmował 1. miejsce, mając marginalne prowadzenie 1,5 punkta nad Zyndrunasem Saviskasem z 2. miejsca. Jednak deklasując resztę stawki, co tym samym oznaczało, że tylko tych 2 panów miało się ścigać między sobą o tytuł. Konkurencja 4. to było przeciąganie tira, którą wykonał w 44,38 sekund, co dało mu 2. pozycję za Saviskasem, co zmniejszyło różnicę między nimi do zaledwie 0,5 punkta. Ale nie na długo, ponieważ kolejne zadanie to było znowu to, w czym Pudzian czuł się najlepiej, czyli podnoszenie i przenoszenie, w tym przypadku tarczy ważącej 175 kg. W takich rzeczach czuł się najmocniejszy, przechodząc z tarczą 120 metrów, czyli prawie 50 metrów więcej niż Saviskas. Przy okazji, nie wyglądając, jakby sprawiało mu to większego wysiłku, a nawet śmiejąc się podczas wykonywania zadania. Akurat w tej konkurencji się czuję dosyć mocno i nie sprawia mi to wielkiego kłopotu. Nie sprawia mi kłopotu wielkiego ten ciężar i dlatego się uśmiechałem. Po prostu czułem, że jest lekkie. Dzisiaj wie pan... Tak, zgadza się. Było to na zasadzie metody prób i błędów. My co to zrobić, żeby 200 kg kamień podnieść, no, i go przenieść jak najdalej. Widzę, że chłopaki brali ten kamień, zarzucali na ręce 40 metrów, 50 metrów, no i puchną. No to niewiele myślą, co to sobie zrobić. Pracowałem wtedy jako stróż gdzieś tam na jakiejś firmie. Worek 100 kg. Worek 100 kg napełniłem sobie piachem. Aha. I z nim latałem 200 metrów. 200 metrów i 200 metrów. I potrafiłem sobie tak latać po paręnaście długości. I w pewnym momencie złapałem ten 2002 rok sztabkę 195 kg, to tak zwany głaz. Mhm. Patrzę, jeden niesie 50 metrów, 60, no rekord jest 70 metrów. Przeszedłem sobie 180 metrów i w pewnym momencie odłożyłem z powrotem na to samo miejsce, z którego wziąłem. Wystarczy tyle? A oni głowami kręcą. To jest niemożliwe. Zdublowane 3 razy. Niesamowite. A co wtedy, jak bolał po prostu krzyż? Nie pan do lekarza? Nic. Ja miałem taki zapas, że mnie nic wtedy nie bolało. Ja z uśmiechem na twarzy wygrywałem, odkładałem te ciężary, w którym miejscu chciałem. Parę razy nawet jest pokazane na tych mistrzostwach świata. Chłopaki podpowiadają, Mariusz, tu już jest koniec. Mówię, dobra, dojdę jeszcze wam do końca, odniosę to na miejsce, na postument, z którego wziąłem. No i to właśnie też na psychikę też dobrze działało przeciwników. Bo jak oni widzieli, że ja idę z taką lekkością,
Jak na spacerze. Jak na spacerze, to oni już nawet nie próbowali rywalizować ze mną. Oni wiedzieli, bo fajnie to było, że kto był w danej konkurencji pierwszy, wychodził ostatni. Przedostatni był martwy ciąg, podczas którego zawodnicy podnosili Citroena Berlingo, gdzie Pudzian wykonał heroiczną walkę o każde powtórzenie tak, aby stracić jak najmniej punktów przed ostatnią konkurencją i wywalczając finalnie aż 8 ruchów, co zapewniło mu czwarte miejsce w konkurencji. I przed ostatnią miał przewagę nad Zyndronasem 3 punktami, co oznaczało nie więcej niż tyle, że Saviskas miał jeszcze szansę dogonić Pudziana w ostatnim zadaniu, czyli kulach, których rywalizowali przy okazji bezpośrednio w tym samym czasie. Jednak Pudzianowski momentalnie pokazał swoją wyższość nad Litwinem, zajmując 3 miejsce, co przy 8 miejscu Saviskasa powiększyło jego przewagę jeszcze bardziej do 8 punktów. W tym właśnie stylu Mariusz Pudzianowski, deklasując resztę stawki, został pierwszym Polakiem w historii z tytułem Najsilniejszy Człowiek Świata. Ten tytuł wywalczył Polak. Wspaniały występ. Jesteś najsilniejszym człowiekiem świata. Tak, jestem bardzo szczęśliwy. To musi być wspaniałe uczucie. Tak, wygrałem i jestem bardzo szczęśliwy. A na najwyższym stopniu podium staje Mariusz Pudzianowski. Kto wie, jak długo będzie dzierżył tytuł najsilniejszego na świecie. Niesamowity talent, niesamowita siła, wspaniała sylwetka. Mariusz jest objawieniem tegorocznych zawodów. Pierwszy Polak, który zdobywa tytuł. Co więcej, po raz pierwszy od 10 lat zawodnik debiutujący w finale wygrał zawody. Jego właściwa dominacja zaczęła się jednak rok później, kiedy w 7 konkurencjach był 4 punkty od osiągnięcia perfekcyjnego wyniku, osiągając rekordowy wynik 66 punktów. Był pierwszy 4 razy, drugi 2 i raz zajął 3 miejsce. Dodatkowo mimo nie aż tak dobrego pokazu rok wcześniej, wygrał w martwym ciągu, co pokazało, że musiał mocno pracować nad tym ćwiczeniem. W ostatniej konkurencji niespodziewanie jednak przegrał w zadaniu, w którym teoretycznie jest supermocny, z Wasylem Wirascyukiem, który po zawodach powiedział, że teraz zna już słabe punkty Pudziana i następnym razem z nim wygra, i słowa dotrzymał. Rok później to on stanął na najwyższym miejscu na podium, a Pudzian musiał się zadowolić jedynie 3 miejscem, będąc wyprzedzonym również przez Saviskasa. Chociaż tak naprawdę nie mógł się nacieszyć żadnym miejscem na podium po jego dyskwalifikacji za wykrycie niedozwolonych środków w jego organizmie. A to wszystko przez politykę IFSA, organizacji zdrowotnej, która współpracowała z zawodami o najsilniejszego człowieka świata do tego roku, po czym zaczęli organizować własne konkurencyjne mistrzostwa świata Strongman, do którego przenieśli się panowie zarówno z pierwszego, jak i drugiego miejsca tamtorocznych zawodów. Za to Pudzian został przy najsilniejszym człowieku świata, przez co powstały 2 różne zawody, które miały wyłonić, kto jest najsilniejszy, przez co finalnie żadne z nich nie odpowiadały na to pytanie. Dla Pudziana była to jednak świetna informacja, gdyż jego największa konkurencja uciekła, a bez nich nie miał sobie równych, zamiatając resztę stawki na zawodach w 2005. A w 2006, po roku w IFSA, gdzie zajął 6 miejsce, do najsilniejszego człowieka powrócił Phil Pfister, który w najlepszej formie, jaką miał kiedykolwiek, przyszedł po swoje mistrzostwo. I w ostatniej konkurencji to właśnie tych dwóch panów zmierzyło się ze sobą. Gdy Phil za Pudzianem był zaledwie 0,5 punkta, co oznaczało nie więcej niż to, że jeśli teraz będzie od niego szybszy, to wygra całe zawody. Pfister's working with him though. So dynamic Pudzianowski. He's light as stones, he's gone ahead. Nothing between them here. Look at this. They're both to the fifth stone. That time is going to go, surely. Pfister's got in front and he's edged it. The American long wait is over. It's been more than 2 decades. His reign comes to an end. Jednak rok 2007 to był wielki moment dla Polski, ponieważ 2 pierwsze miejsca zajęli Polacy. Pierwszy był oczywiście Mariusz Pudzianowski, a drugi był Sebastian Wenta, który sam debiutował rok wcześniej, zajmując już wtedy miejsce 6, a teraz gdyby nie nasz rodak, to sam byłby najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Pudzian wtedy zdobył swój 4 tytuł, wyrównując rekord największej ilości mistrzostw zdobytych przez jedną osobę, i w 2008 przyjechał na zawody, próbując ustanowić nowy rekord w ilości zdobytych mistrzostw świata Strongman.
Zaczął z przytupem, wnosząc 225-kilogramowy ciężar na schody w niecałe 41 sekund, nie dając nawet pomarzyć o konkurowaniu z nim reszty stawki i wygrywając o 14 sekund z drugim Derekiem Poundstone'em. Następne dwa zadania zakończył jednak na dopiero 5. miejscu, co zagwarantowało mu 4. pozycję z 5-punktową stratą do lidera stawki. Potem jednak w martwym ciągu dał radę wywalczyć 10 ruchów, co dało mu ex aequo pierwsze miejsce z Poundstone'em, dzięki czemu wspiął się o jedną pozycję do góry. Potem był drugi za Amerykaninem w wyciskaniu kłody nad głowę, robiąc jedno powtórzenie mniej, ale dzięki zdominowaniu konkurencji przeciągania samolotu zdołał zmniejszyć przewagę Dereka do zaledwie jednego głupiego punktu. I to ostatnia konkurencja miała rozstrzygnąć, kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji, kiedy liczyła się tylko ta dwójka, gdyż deklasowali oni całą resztę zawodników. Pudzianowskiemu udało się dobiec do swojej kuli jako pierwszy, jednak to Amerykanin zdołał podnieść swoją szybciej, niefortunnie jednak zahaczył o kant podestu. I to właśnie ten błąd kosztował go mistrzostwo w tym roku i tym samym Mariusz Pudzianowski stał się najbardziej utytułowanym strongmanem w historii. Well, Mariusz Pudzianowski, you are the greatest strongman of all time. Can you explain how you feel right now? Yes, I am very, very happy. 5 times is unbelievable. 4 times easy. 5 times is very close and very long. Now, when I am in, I am very, very happy. This is impossible. How? 5 times. Impossible. And now it's possible. Potem próbował wyśrubować swój wynik w 2009, ale powracający do zawodów Zindrunas Savickas okazał się tym razem dla Pudziana za mocny, wygrywając z nim o 5 punktów i zdobywając swój pierwszy tytuł. Ale dużo nie brakowało. Nie. Co? Mocniejszy. Wciąga. Zacząłeś dobrze, kurczę, kulę. No. Na trzeciej ci coś tak trochę. Ty widziałeś, jak na trzeciemu uderzyłem. Tak. Ale to by nic nie dało i tak. To by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. Ile sekund? Nie, to jest mała różnica. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy. Nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty. A to by nic nie dało. I tak by nic nie dało i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? Nie, ale to by nic nie dało i tak. Nie dałoby, bo on był drugi w kulach. Ja bym był pierwszy nawet. To i tak by wygrał. Nic by nie dało. Co nie zmieniało faktu, że Pudzianowski dalej mógł się odbić rok później i pewnie miał zamiar to zrobić, ale to właśnie wtedy zadzwoniło do niego KSW. No ale no co, no to pojechaliśmy chyba na Tarchomin do któregoś z klubów, zdjęliśmy z wystawki gdzieś tam spodenki od Muay Thai, patrzyłem, wyglądałem, te spodenki takie, że ledwo dupę było widać, zakrywałem, bo to małe było. No rozebrałem się no, do tych spodenek, stanąłem przed workiem, Pudzian trenuje MMA. No i to się zaczęło. On puścił to do gazety, bo jeszcze poleciało to do Super Expressu. Super Express na okładkę gdzieś to wrzucił, no bo to jak Pudzian był, no to na tamte czasy, 2009-2008 rok, no to nazwisko było też to, tak jak coś dzisiaj jest. No to wrzucili to na okładkę, do kulturystyki i fitness poszło. No i telefony się rozdzwoniły. A wtedy w Polsce dwie federacje takie były. Jedna była od K1, ktoś z Płocka, nie pamiętam kto to był, no i KSW. To zadzwonili, to ja się śmieję z tego. Nie mam co robić, stuknięta się w głowie. Wielki koń, 140-150 kg, będzie lał się. Przecież ja nie wytrzymam tak 2 minut. No dowiedziałem się, że później już zobaczyłem, o co to chodzi. Popatrzyłem się, no leżą w tym ringu, obciskują się. No a co najlepiej o 2 razy 5 minut plus 3 dogrywka. Przecież to nie idzie wytrzymać. Ja byłem przygotowany na 2 minuty maksymalnie wysiłku potężnego. Mogłem wtedy bić się z mistrzem świata, powiem to tak, że mogłem się zbić z mistrzem świata w MMA, cokolwiek, ale tylko 2 minuty. A później to dziecko by mnie przewróciło. No i tak było. No i oczywiście, żeby nie chcieć się bić, no to 4 razy tyle co za mistrzostwa świata. No to sumy abstrakcyjne były. Czytasz mi w myślach, bo właśnie o to chciałem zapytać. Tak, sumy abstrakcyjne na tamte czasy to sumy kosmos. No a po co kosmos? Po to, żeby się nie zgodzili. No przecież ja nie mam co robić, no wielkie chłopisko. Tak jakbym kulturystę dzisiaj puścił do zapaśnika, to przecież to wiadomo, o co chodzi. No i tak było, no i zaczęło rzucać się tymi sumami. No i jedni, no pomyślą, do strzału nie zgodzili się. No to spotkaliśmy się wtedy, no z chłopakami z KSW. No to sumy abstrakcyjne. No to oni powiedzieli, poszukają. No mi to sobie śmieje się pod nosem, szukaj, to sobie tak nie znajdziecie. No gdzie, jak byłem, wiedziałem już potem, zrobiłem takie małe rozeznanie, w Mariocie robią, jest tam w Mariocie, wiem gdzie to było, w Mariocie jakiś tam kawałek ringu jest, raptem 200 osób wchodzi. No to mówię, to gdzie oni se znajdą, jak na moje zawody przychodziło, kiedy ja startowałem, wtedy objazdy po Polsce były, przychodziło około 10 tysięcy osób na każde te zawody strongmana, a tu raptem przychodzi 200 osób i oni znajdą 4 razy tyle, co za mistrzostwa świata, to kosmos, no gdzie?
No i po miesiącu wracają. Mamy. A ty, No to mówię, no to na tamto raz. No to grubo, no dobra. No to dajcie umowę. No tak dali tą umowę. Tak, no ja wiem akurat, bo już wtedy miałem jakieś tam kontrakty reklamowe. No i tak, tego nie mogę. Uśmiałem się na to i mówię, albo mogę wszystko, albo nie będzie nic. No to nie. No to ten prawnik chyba od Polsatu, czy od kogoś wziął sobie tą umowę. No i no, u mnie menadżerka poprawiła wszystko tą umowę, tak jak ja chciałem, 95% wykreślone, albo będzie tak, albo nie będzie nic. No to mnie to się nie zgadza. No nie ma takiej opcji, no co dzieje. Mogłem wszystko i co chciałem. No i mówię, to miesiąc odczekaliśmy, bo nie wiem, no dobrze, ale pieniądze na miesiąc przed. Zgodzili się. I trzy razy cię zaskoczyli i Mariusz musiał się bić. No i pojechałem na mistrzostwa. Wtedy pojechałem na mistrzostwa Europy, wygrałem, bo to było w maju, ta rozmowa cała była. Podjechałem akurat na torwar, bo 5 maja jakaś gala była. No to posiedziałem sobie może na tym torwarze, było 500-600 osób. Usiadłem sobie, nogi wyłożyłem na tym krześle, przy tym ringu popatrzyłem się tak na te dwie, trzy walki. Wtedy, nie pamiętam, Juras chyba bił się, Mamet, jak dobrze coś tak pamiętam. Nawet nie pamiętam, bo podchodziłem do tego z takim dużym dystansem i uśmiechem na twarzy. Posiedziałem, popatrzyłem, porozmawialiśmy, no i wróciłem do domu, no tyle. I to cała zabawa z tym wszystkim była. No i później już po tych, pojechałem na Mistrzostwa Świata, byłem wtedy chyba wicemistrzostwo świata w podnoszeniu tych ciężarów, wtedy w 2009 roku zrobiłem, wróciłem chyba w październiku, miesiąc potrenowałem, no i jadę na ten torwar. No i podjeżdżam pod ten torwar, pierwszym razem jakbym, tam było 500-600 osób, podjeżdżam, a tam tłum ludzi, koło 5-6 tysięcy, mówię, ty, ja się będę bił. No i dopiero do mnie wtedy to dotarło, że jednak chyba wejdę, za kotary wyglądam, no tam jest tłum ludzi, pełniutka hala, no i w pewnym momencie wypychają mnie, wiem, że miałem się koło 24 wychodzić do tego ringu, bo wtedy ring był, tak. No wszystko, jakieś te nokauty były, coś tam, nawet nie wiem, co tam się działo, bo to nie mój klimat był. No to nie podnoszenie ciężarów, ale w głowie cały czas było, no zarysowane wygrywanie, wszystko to. No i wtedy z Najmanem to taka zabawa była, no jaki nie był taki, ten Marcin jaki był, to był, no te 12 walk bokserskich miał, no to ma pojęcie, no nie wiem, ja się nie interesowałem tym sportem zawartą, wie, to troszeczkę może być niewesoło, mogę oberwać, no to w pewnym momencie zakładają, wpadają, ty pójdziesz, już wychodzi, zakładają mi rękawice, ale co ja mam robić? Nie oglądaj Rockiego? No i to tyle, bo wypchnęli mnie, no i tak to zabawa się zaczęła. Messi jest spokojny, ale się jest zdeterminowany. Mariusz Pudzianowski, o, ale mocny Loki w jego wykonaniu! Kłopoty! Kłopoty Najmana! A w tej chwili próbuje chwycić Najmana. Low kicki, to wymyślił Mirek Kopniński. Ale szabas Kuja! Pudzianowski! Mariusz Pudzianowski okłada Najmana. Hamelkisty! Po zwycięstwie w pierwszej walce z Marcinem Najmanem Mariusz Pudzianowski wygrał również kolejną walkę, żeby później zostać pokonanym przez Tima Sylwię. Potem podpisał kontrakt na kolejną walkę z Ericem Ashem, byłym bokserem i kickbokserem. I to w tej walce można ujrzeć progres, jaki Mariusz zaliczył względem swojej pierwszej walki. Nie mówię już tu o stricte umiejętnościach, ale o sylwetce, ponieważ stał się znacznie szczuplejszy, co dało mu większą swobodę ruchów oraz brak wielkich problemów z kondycją z przeszłości. I szybko pokazał swoją przewagę nad oponentem, powalając go i uderzając po głowie, dopóki sędzia nie zatrzymał walki. Potem po dwóch upokarzających walkach z Jamesem Thompsonem, KSW musiało podreperować reputację Pudziana, wypuszczając go do ringu z ewidentnie gorszym przeciwnikiem, Bobem Sapem. Pudzianowski rzucił swoją drogą ogromnym rywalem, jakby nie ważył prawie nic i obijał tak długo, aż walka nie musiała zostać przerwana. I po paru następnych walkach, w tym potężnym nokaucie Rolesa Graciego, przyszedł czas na walkę z Marcinem Różalskim. Potężnym, co by nie było, pięściarzem, który w tym starciu wydawał się underdogiem. Jednak nie miał w żadnym wypadku zamiaru się poddać, choćby miała się polać krew, i wywalczył sobie zwycięstwo nad dominatorem. Przez co Pudzianowski znowu musiał się zmierzyć z o wiele słabszym rywalem, tym razem
razem o wiele, wiele bardziej medialnym, czyli Popkiem, który, umówmy się, jednak mimo groźnego wyglądu jest dalej freakfighterem i nigdy nie miał szans z Pudzianem, który po jeszcze jednej walce zmierzył się z byłym fighterem UFC, Jayem Sylwią, na którego napierał od pierwszej do ostatniej rundy, gdy Sylwia był zmuszony starać się przez całą walkę chociaż przeżyć spotkanie z Pudzianem. Tym samym Pudzianowski pokazał w końcu światu, że jest w stanie wygrać z jednym z najlepszych fighterów świata, specjalizujących się konkretnie w mieszanych sztukach walki. Parę razy, nawet początki przez 3-4 lata, czy nawet może i więcej, chyba pomagał mi w przygotowaniach, w trenowaniu, w tym wszystkim. No i potem akurat zbieg okoliczności przyszedł taki, że razem po prostu weszliśmy do klatki i on wiedział, jak ja się biję. Bo z nim dziesiątki sparingów zrobiłem i on wiedział, że na sparingach było wyrównanie, wygrywał ze mną, ale nie miałem nad nim przewagi nigdy na sparingu. Nigdy nie miałem tak przewagi, żebym go stłamsił wszystko. Bo na sparingu zawsze robiłem, ja chciałem popracować na sparingu, ja mogłem się zmęczyć, zżygać, bo zżygałem się nieraz na tym sparingu, że musiałem wybrać szmatę, wiadro i czyścić tą klatkę i matę, wszystko, ale kiedy weszliśmy, już przyszło to coś, kiedy klatka się zamkła i była realna, no to Mariusz się odparił i Juras mówi, ty, to nie ten Pudzian, to już nie jest ten, po prostu tam już nie było przebacz. Śmieję się dzisiaj, bo akurat mówi, że implanty mu wywaliłem, potem musiał w ręku zbierać implantę. Ja dokładam mu, mówię, na sam koniec, kiedy już mówię, miałem cię na tacy. Mówię, tylko chciałem cię przewrócić, już nie chciałem go w pewnym momencie nawet już lać. Mówię, Łukasz, odklep, wal dalej. Ja mówię, Łukasz, odklep, wal dalej do końca. Nie poddał się, mówię, wal ile wejdzie. No to na koniec jeszcze tak akurat obrotówka wszedł, że rzeczywiście mostek mi nadpęknął. No i potem 2 miesiące znowu powietrza nie mogłem łapać, no ale coś za coś. Ja mu wywaliłem zęby, a on mi mostek naruszył. Walka z Jurasem była ciekawym wydarzeniem samym w sobie i kolejnym potwierdzeniem przede wszystkim umiejętności Pudzianowskiego, który wyszedł zwycięsko z tej potyczki. Ale w tej historii nie chodzi o samą walkę, ale jeszcze ciekawsze było to, jakie nazwisko już wtedy wspomniano w ramach propozycji następnej walki – Khalidov. I po dwóch kolejnych potyczkach, w tym starciu gigantów, wypuszczając na ring dwóch największych gości, jakich widział ring federacji, oraz po potężnym nokaucie na Materli, nadszedł ten czas. Mamed Khalidov okazał się, tak jak przypuszczano, za mocny dla Pudzianowskiego, zresztą ku zaskoczenia wielu, tak samo jak Artur Szpilka, legendarny polski bokser, który spróbował swoich sił w MMA i o dziwo wygrał z gigantem. Do tej pory była to ostatnia walka Pudzianowskiego, który dopiero 18 sierpnia 2024 roku ma się zmierzyć z Brianem Shawem, co będzie kolejnym spektakularnym wydarzeniem, w którym zmierzy się dwóch fizycznie najsilniejszych zawodników MMA na ziemi. Ale to historia, która dopiero się napisze. Co by nie mówić, Mariusz nie jest tylko świetnym fighterem, ale ogólnie jednym z najlepszych sportowców, którzy kiedykolwiek stąpali po ziemi. Tak zdominował swoją dziedzinę, że z nudów przeniósł się do innej, w której też stał się niezwykle dobry. Czyli na nasze zrobił trochę to, co próbował zrobić Michael Jordan, ale nigdy mu się nie udało. Co więcej, to robił to wszystko, mając sylwetkę praktycznie gotową pod zawody kulturystyczne, więc chyba tak właściwie może nawet nie chce wiedzieć, ile więcej osiągnąłby w życiu, gdyby był moment, w którym skupiłby się na sportach sylwetkowych. Jest on przykładem dedykacji, zawziętości, cierpliwości, ale też braku obsesji. Mariusz Pudzianowski nigdy nie poprzestał na sukcesach sportowych, zakładając wiele różnych biznesów, w tym jego główny, czyli firmę Mariusz Pudzianowski Transport, która, no jak sama nazwa wskazuje, transportuje towary ciężarówkami. Ktoś tak fajnie powiedział, musisz pierwszy milion gdzieś ukraść. Nie, ja pierwszy milion wydźwigałem na plecach. No ja wiem, że posiadasz firmę transportową, ale co, chcesz wszystkie swoje siły i pasję wrzucić w firmę transportową? Nie, to powiem może tak nie do końca, lekcję dobrze odrobić, bo wieloma dziedzinami się zajmuję. Transport jest jedną z wielu odnóg tak zwanej dywersyfikacji. Robię różne rzeczy, a sport jest dla mnie tylko dodatkiem, odskocznią od tego wszystkiego. Na dzień dzisiejszy, za którą odnogę nie złapę, pociągnę, jest rentowna, dobrze zarabia. Okej, okay, czyli ty jesteś... Nazwisko Pudzianowski to już jednak troszeczkę jest ta rzetelność. I oni wiedzą, że jeżeli się biorę za coś, na markę swoją trzeba ciężko zapracować. To nie jest tak, że pstrykniesz sobie coś i żeby kogokolwiek poznać. Ja oczywiście też z KSW jak pracowałem, to też nie miałem zaufania, bo w interesach nie ma sentymentów. Na zaufanie swoje, na swoją markę pracujesz latami.
a zepsuć ją możesz w dwie minutki. Mogę z tobą robić interesy, możemy milionami obracać. Raz mnie zawiedziesz, możemy obracać milionami, nie wiem jakimi. Zawiedziesz mnie na 5000 i już tego nigdy nie odbudujesz. Pudzian przekuł swój majątek sportowca w biznes, który pozwolił mu zostać multimilionerem. A mimo to dalej jeszcze siedzi w sporcie i codziennie biega, codziennie ćwiczy na siłowni i codziennie dogląda swoich interesów. Jest to przykład nie tylko tytanicznej pracy, ale też balansu w życiu potrzebnego do odniesienia sukcesu. Oczywiście ludzie czepiają się go, czemu nie ma żony i tym podobne, ale jak sam twierdzi, to wszystko to z jego osobistego wyboru i cieszy się ze swojego życia prywatnego. Zresztą, no co by nie było, jest faktycznie dosyć wychillowanym gościem. I też mam swoje zasady. Jeżeli ktokolwiek do mnie przychodzi i mamy zamiar sobie usiąść w towarzystwie, jesteśmy tylko ludźmi. Mówię przysłowie, mamy ochotę się wódki napić, to się napijemy. Ja jestem tylko człowiekiem normalnym. Ja powiedziałem, papierosy są dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, alkohol, wszystko jest dla ludzi, dla mądrych ludzi. A głupiemu to łyżki nie dam, bo połamie. Więc wszystko jest dla ludzi z umiarem. Jeżeli na dzień dzisiejszy, no czasy są jakie są, przychodzimy u mnie usiąść, porozmawiać, pośmiać się, to tam mówię, w korytarzu jest wiaderko. Kto tego nie akceptuje, do domu wynocha. Może jest odrobinę zamkniętym człowiekiem, tak jak powiedziała jego matka, że zamknął się po wyjściu z więzienia. Ale to nie zmienia tego faktu, że Mariusz Pudzianowski tak właściwie wygrał życie, będąc jednym z najsłynniejszych Polaków w historii, zaraz obok Lecha Wałęsy, Jana Pawła II oraz, no może, Roberta Lewandowskiego. To niesamowite, ile może zrobić zwykły, prosty chłopak z prowincji, dopóki uparcie dzień w dzień trzyma się swoich celów. Dlatego właśnie Mariusz Pudzianowski jest przykładem, że da się dokonać wszystkiego. Tylko trzeba chcieć wystarczająco bardzo. Dzięki za obejrzenie, było to nowe doświadczenie. Po pierwsze omawiać historię Polaka, a po drugie no Strongmana. Jest to coś na pewno ciekawego. Mariusz Pudzianowski jako taki no wielki, naprawdę wielki chłop kojarzy mi się z innym wielkim chłopem, Mike'em Tysonem, o którym też zrobiłem film. No i przy okazji Tyson jest również też fighterem, więc tu też więcej powiązań. Także jakbyście chcieli, to zobaczcie. Dziękuję swoim wspierającym za to, że tu są i na razie.